Najlepiej pamiętam, jak żeśmy się bawili. Łapanie motyli. Koszykówka. Wyścigi ślimaków. Ustawiało w 2-3 osoby i te ślimaki szły do wody. No i który pierwszy dotarł, ten wygrywał. Skakanie w gumę. W pistolety tak zwane. I było pa, 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 pa. Zabity, zabity. Chowanego. Chowanego. Zdecydowanie. W berka. Ja się bawiłam w ślepca. Były drabinki, jedna osoba zamykała oczy i szukała na ślepo całej reszty, a reszta po drabinkach sobie musiała tam jakoś chodzić, żeby ta, co jest ślepcem, nie mogła złapać. Grywaliśmy w palanta. Bardzo fajna gra, bo można było w kilkunastu występować. Wszyscy mogli brać udział. Jazda na rowerze. Ciuciu babka. Zabawa klockami. Takimi drewnianymi. Gąski do domu? Raczej huśtanie się na huśtawce. Nie no, w chowanego się bawiło. O, właśnie tak też. A dlaczego akurat ta zabawa? Na każdych urodzinach się w to bawiliśmy, jak byliśmy dziećmi, no sprawiało nam to dużą radość, może dlatego.